Wychodząc z założenia, że nie wystarczy być mistrzem, pisarz postanawia awansować na wieszcza. Jego geniusz nie staje się przez to bardziej zrozumiały. Nieprzyjęty do literackiego półświatka, acz nie okiełznany, wiersz podejmuje się misji przejęcia dla sprawy narodowej lokalnego lewicowego podziemia. W tym celu udaje się do Wyroczni, która już wcześniej co nieco słyszała o skali jego przeklętego talentu. Od dawna analitycy przebąkiwali, że nie ma przed nim żadnej przyszłości. Ale ja w niego wierzyłam. W mojego smutnego wieszcza. Nikt nie przegrywał tak pięknie jak on. Od kiedy zniknął, szukamy go wszyscy. Nikt nas już nie prowadzi donikąd. Nikt nam nie mówi, co z nami będzie. Nasze sztandary starszy referent odesłał do pralni. Mówią, że reżim go wchłonął, że zrobił karierę w urzędzie. Ale on przecież zawsze był zagubiony. Jeśli go spotkasz, przyprowadź go do nas. Na dobrą wróżbę.